Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. A witam Państwa serdecznie. W dniach 11 i 12 lipca 2023 roku w Wilnie odbywał się szczyt NATO. Jego głównymi tematami była kwestia pomocy dla Ukrainy oraz perspektywy członkostwa w sojuszu dla tego Kraju. No, i tutaj, wbrew twierdzeniom wielu mediów, zwłaszcza mediów głównego nurtu w Polsce, warto zauważyć, że ten szczyt w Wilnie nie zakończył się żadnym jakimś wielkim, spektakularnym sukcesem Ukrainy. Wręcz odwrotnie, I zarówno media amerykańskie, jak i politycy ukraińscy zauważyli, że NATO nie przedstawiło żadnej dokładnej formuły członkostwa Ukrainy. W, w, w sojuszu. Sam Dmytro Kuleba, ukraiński minister spraw zagranicznych powiedział, cytuję: "Ukraina nie wie, jakie warunki musi spełnić, by wejść do NATO i przez kogo powinny być sformułowane. Na tym właśnie polega problem. To znaczy, kiedy warunki zostaną spełnione, jakie są te warunki, kto powinien je". Sformułować. Koniec cytatu. Natomiast jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli chodzi o jego najważniejszego członka, czyli Stany Zjednoczone, to warto, warto zauważyć, iż Biały Dom wydał oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że Sojusz Północnoatlantycki nie przedstawił żadnej dokładnej formuły członkostwa Ukrainy w NATO, ponieważ, jak napisano w tym oświadczeniu, konflikt na Ukrainie jest dynamiczny. Jeśli chodzi o to, co Ukraina konkretnie uzyskała podczas szczytu w Wilnie, no to można powiedzieć, że są to mgliste bliżej. Nieokreślone perspektywy tego, tego członkostwa, tak naprawdę zawierające się w trzech elementach. W trzech elementach, które wymienił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas pierwszego dnia obrad, 11 lipca, i te trzy elementy miałyby, jak to określił, Cytuję: Zbliżyć Ukrainę do NATO. Koniec cytatu, ale to oczywiście bez podania żadnego harmonogramu, bez żadnych konkretów. Przyjrzyjmy się zatem tym trzem elementom wymienionym przez sekretarza Stoltenberga. Po pierwsze, ma być to wieloetapowy program wsparcia, który ma pomóc Ukrainie w przechodzeniu ze sprzętu poradzieckiego i z poradzieckich doktryn wojskowych do standardów natowskich, a także pomoc w odbudowie sektora zbrojeniowego. Warto tutaj podkreślić, że jest mowa o wieloletnim programie wsparcia. Zatem ta perspektywa członkostwa Ukrainy no, odciąga się o lata. Tak naprawdę... Interpretując dosłownie te słowa, które, które wypowiedział Jens Stoltenberg. Drugi element to utworzenie Rady NATO-Ukraina. Ta rada miałaby służyć rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wszelkiego rodzaju konsultacjom i procesom podejmowania decyzji, gdzie Ukraina miałaby być traktowana jako partner dla państw członkowskich NATO. Tu oczywiście jest to pewna formuła dyplomatyczna, jest to pewna formuła kurtuazyjna, natomiast to w żaden sposób realnie nie przekłada się przecież na określenie harmonogramu przystąpienia Ukrainy do NATO. I trzeci element, czyli to co Stoltenberg nazwał skróceniem procesu akcesyjnego Ukrainy do jednego etapu. Państwa członkowskie Sojuszu zgodziły się na to, aby Ukraina nie musiała uczestniczyć w tak zwanym MAP, czyli Membership Action Plan, czyli planie działań na rzecz członkostwa. O, ja myślę, że to jest takie zupełnie kurtuazyjne, że jest to taki gest czysto kurtuazyjny. Plan działań na rzecz członkostwa to jest taki natowski program doradztwa, pomocy, praktycznego wsparcia. Dostosowany do różnych indywidualnych potrzeb państw pragnących przystąpić do sojuszu, natomiast uczestnictwo w MAP w żaden sposób nie przesądza o żadnej decyzji NATO dotyczącej przyszłego członkostwa, i tutaj warto mieć to, warto mieć to na uwadze, no na przykład obecnie uczestniczy w nim Bośnia i Hercegowina. Sam map został uruchomiony w kwietniu 1999 roku na szczycie NATO w Waszyngtonie tak aby wykorzystywać doświadczenia zdobyte podczas procesu akcesyjnego Polski Czech i Węgier, które stały się członkami NATO w pierwszej rundzie rozszerzenia po zakończeniu zimnej wojny, ale tak jak powiedziałem, to w żaden sposób nie, nie, o niczym nie przesądzał. Uczestnictwo w tym programie niczego tak naprawdę nie determinuje, zatem jest to czysta kurtuazja, taki gest, można powiedzieć, dyplomatyczny w odniesieniu do, do Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek gwarancje dla Ukrainy, to, to można. Tutaj wspomnieć o takiej wspólnej deklaracji państw G7, które zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie oraz, do, oraz udzieliły takich gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed, przed, przed Rosją, powstrzymywania ewentualnej przyszłej także agresji Rosji. W przyszłości, jak to, jak to ujęto w, podczas, podczas szczytu, szczytu, szczytu NATO, natomiast też warto zauważyć, że te gwarancje są niezwykle ogólne, że jest tutaj brak jakichkolwiek tak naprawdę konkretów. Mamy, mamy takie okrągłe słowa o tym, że kraje G7 będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, że rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone dopóty, dopóki Ukraina nie otrzyma odszkodowań, że kraje G7 Uważają dostawę broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy za jeden z priorytetów, że także chcą wymieniać się wywiadowczo z Ukrainą. Także deklarują państwa G7 wsparcie dla, dla, dla dalszego rozwoju ukraińskiego przemysłu obronnego. Mówi się o wspólnym szkoleniu prze, i prowadzeniu ćwiczeń wojskowych i tak itd. Tak Natomiast tak naprawdę jest to bardzo ogólna deklaracja. Nie ma tam żadnych konkretów, które by mówiły o np. użyciu wojsk państw członkowskich grupy G7, jeżeli chodzi o wsparcie wojskowe dla. Dla Ukrainy i też warto to, warto to podkreślić. Podczas szczytu NATO w Wilnie warto także zauważyć, że sporo mówiono także o kwestii akcesji Szwecji. Zresztą w przeddzień szczytu prezydent Turcji Recep Erdogan, premier Szwecji Ulf. Kristersson i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkali się w Wilnie właśnie, aby omówić te kwestie szwedzkiej akcesji do NATO. No i po tym spotkaniu Stoltenberg ogłosił, że prezydent Erdogan wyraził zgodę na przekazanie tureckiemu parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do NATO i miał zapewnić, że ten wniosek zostanie, zostanie ratyfikowany. Z pobocznych kwestii warto także zauważyć, iż mówiono podczas tego szczytu i o Białorusi, i o Chinach. Jeżeli chodzi o to pierwsze państwo, to w komunikacie kończącym pierwszy dzień obrad liderzy państw NATO zwrócili uwagę na pogłębiającą się wojskową integrację Rosji i Białorusi. Także zauważono potencjalne zagrożenie, jeśli chodzi o rozmieszczenie na Białorusi tak zwanych prywatnych firm wojskowych. Liderzy państw NATO potępili zamiary Rosji dotyczące rozmieszczenia na terytorium Białorusi broni jądrowej, i systemów do przenoszenia głowic jądrowych. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to Jens Stoltenberg zauważył, zaznaczył, że Chiny, jak to określił, nie są przeciwnikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak stają się, jak to określił, coraz większym. Wyzwaniem, coraz większym wyzwaniem. Natomiast warto także w kontekście te, obrad tego sojuszu zwrócić uwagę na, na pewne zniecierpliwienie przywódców państw zachodnich roszczeniową postawą establishmentu ukraińskiego. 12 lipca portal brytyjski Daily Mail. Poinformował, że sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace ostrzegł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Zachód oczekuje, iż Ukraina będzie okazywać wdzięczność za otrzymywaną broń i za inną pomoc wojskową, którą, którą otrzymuje. No, to jest moim zdaniem bardzo istotne w, w tym kontekście, ponieważ na tej fali pomocy dla Ukrainy, na tej fali można powiedzieć takiego także, bez, także bezwarunkowej pomocy, która była udzielana i jest udzielana także na przykład przez Polskę, pojawiają się tutaj no, takie już pierwsze mocne, mocne rysy. I tutaj warto zacytować zresztą Bena, Bena Wallesa: to jest cytat. Czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą zobaczyć odrobinę wdzięczności. Ben Wallace zasugerował, że Ukraina powinna być zdecydowanie bardziej aktywna w wyrażaniu wdzięczności za pomoc Zachodu, i te słowa można odczytywać jako swego rodzaju komentarz do ostrych uwag, które prezydent Wołodymir Załęski. Podczas pierwszego dnia szczytu wyraził w mediach społecznościowych, wyraził tam zresztą niezadowolenie z komunikatu na to, co zostało szybko podchwycone, chociażby przez dziennik Washington Post, który był, gdzie możemy przeczytać takie no, komentarze wyrażające zaniepokojenie takim roszczeniowym. Tonem ukraińskiego prezydenta. Według brytyjskiego sekretarza obrony, Ukraińcy tak bardzo śpieszą się, aby uzyskać wszelką możliwą pomoc, że nie zawsze dziękują za to, co zostało już, już przekazane. No, według Bena Wolesa. Takie, takie stanowisko Kijowa, taki sposób zabiegania o pomoc wojskową może zrazić niektórych, niektórych sojuszników. I tutaj powiedział ciekawą, ciekawą anegdotę: kiedy w zeszłym roku pojechał na Ukrainę, natychmiast miał otrzymać listę niezbędnej, broni, na co po, tych, po tej całej podróży, która trwała 11 godzin i po tej otrzymaniu tej listy, listy żądań ze strony, ze strony Ukraińców miał powiedzieć takie słowa: cytuję: Nie jesteśmy Amazonem. Koniec cytatu. To oczywiście nawiązanie do amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowego prowadzącego największy na świecie sklep internetowy. W każdym razie widać tutaj bardzo asertywne stanowisko Wielkiej Brytanii, asertywne i no, domagające się przestrzegania pewnych zasad, domagające się szacunku od strony ukraińskiej, czego niestety brakuje bardzo często po stronie. Polski, kiedy, Pols kiedy Polska tak naprawdę bezwarunkowo udziela różnego rodzaju wsparcia. Takie państwa jak Niemcy czy Wielka Brytania stawiają konkretne granice, stawiają konkretne również żądania, wymagają odpowiedniego zachowania się ze strony, strony ukraińskiej. Reasumując, szanowni państwo, myślę, że warto podkreślić, iż Ukraina podczas szczytu NATO w Wilnie nie otrzymała żadnego Konkretnego harmonogramu, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. Co więcej, te wszystkie obietnice, które zostały złożone, nie mają żadnego pokrycia w polityce realnej, w konkretnym wyznaczeniu daty członkostwa. Mogliśmy usłyszeć chociażby z ust Jensa Stoltenberga o. Tych takich, można powiedzieć, długofalowych działaniach, mających na celu przystosowanie sił zbrojnych Ukrainy do standardów natowskich, co no, tak naprawdę nie daje żadnej wyraźnej perspektywy członkostwa. Myślę, że dobrą konstatacją tego, tego szczytu będzie fragment komentarza, który zamieścił niemiecki dziennik Die Welt. To jest cytat. Kiedy NATO i jego główny lider, Stany Zjednoczone, zdecydowały się unikać bezpośredniej wojny z Rosją, absolutnym szaleństwem jest stale domagać się szybkiego członkostwa Ukrainy w zachodnim sojuszu. Koniec cytatu. Ten szczyt, jak w Soczewce, pokazał, że w sojuszu północnoatlantyckim nie ma woli politycznej do tego, aby Szybko przyjąć Ukrainę do NATO. Zresztą, niektórzy politycy wprost mówili o potrzebie jak najszybszego podjęcia rokowań pokojowych, jak najszybszego zakończenia tej, tej wojny. Takim politykiem był chociażby Wiktor Orban. Węgierski polityk podczas szczytu przypomniał stanowisko Budapesztu, że zamiast wysyłać broń, lepiej dążyć do jak najszybszego. Pokoju. Jego zdaniem, państwa NATO powinny zaprzestać dostaw uzbrojenia na Ukrainę i doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów pokojowych, tak aby po prostu jak najszybciej tę wojnę zakończyć. Viktor Orban powiedział: Cytuję, Wojna toczy się w naszym sąsiedztwie i dziesiątki tysięcy żyjących na Zakarpaciu Węgrów są w bezpośrednim niebezpieczeństwie. NATO jest sojuszem obronnym, powstałoby bronić swoich członków, a nie podejmować działania wojenne na terytorium innych państw. Koniec cytatu. Węgierski premier podkreślił, że zadaniem NATO jest wzmacniać możliwości obronne państw członkowskich, a nie właśnie toczyć jakiekolwiek działania wojenne na terytorium. Innych, innych państw i myślę, że to podejście jest podejściem zdroworozsądkowym, jest podejściem mieszczącym się w kategorii polityki realnej, dbania o własną rację stanu, o interes własnego narodu. Myślę, że jest to taki dobry przykład, jak prowadzić to, co określamy mianem realpolitik. Ta wypowiedź i postawa premiera Węgier Wiktora Orbana bardzo mocno Kontrastuje z wypowiedzią i postawą prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, który to w rozmowie z mediami podczas szczytu NATO powiedział, że Polska, cytuję, nie załatwia nic dla siebie. Koniec cytatu. Prezydent Duda powiedział, że Polska będzie działała dla dobra sojuszu oraz dla dobra Ukrainy. Powiedział dokładnie, to jest cytat: Mam nadzieję, że podejmiemy ważne decyzje dla NATO, dla Ukrainy, a także dla wschodniej flanki. Na to. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, widzimy tutaj ogromną różnicę, jeśli chodzi o rozłożenie akcentów. Jeżeli chodzi o mm, kwestie uwypuklenia. Yy, Interesu narodowego, o uwypuklenie racji stanu. Niewątpliwie Viktor Orban bardzo, bardzo mocno uwypuklił interesy narodowe Węgier i w ogóle Węgrów jako, jako narodu. Powiedział o dziesiątkach. Tysięcy Węgrów żyjących na Zakarpaciu, którzy są w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Akcentował bardzo mocno węgierską rację rację stanu. Natomiast prezydent Andrzej Duda no, oświadczył po prostu w sposób niezwykle prostolinijny, że Polska nie załatwia nic dla siebie. No cóż, pozostaje mieć tylko nadzieję, że polscy politycy będą w stanie. Uczyć się od polityków węgierskich, czym jest polityka realna, czym jest polityka twardego stąpania po ziemi i realizowania interesu narodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.